Żabnica Skałka. Znowu idziemy na Halę Boraczą. To nasz kierunek. Czarny szlak prowadzi asfaltową drogą, a droga biegnie wzdłuż potoku. Droga na Wojtatówkę skręca w prawo. Czarny szlak prowadzi nadal prosto. I idzie w las. W oddali widać dziewczyny, które nas mijały. Z zakrętu drogi piękny widok na młody las, który porósł dawne połomy. Obok drogi kapliczka, która zdążyła się już postarzeć razem z nami. Pojawiły się nieliczne domy. Ten domek jest bardzo urodziwy. A my jesteśmy coraz bliżej schroniska. Ciekawy motyl. Z drogi piękny widok na Romankę. Oddali duży, jasny budynek agroturystyki. Na przysiłku Boracza coraz więcej domów. Jak na Orawie ten budynek właśnie. Do schroniska pozostało kilka minut drogi. A w dół piękny widok. Widok od schroniska w stronę Prusowa i Milówki. Śniadanie w pięknym otoczeniu. Solka tego pierogi po dziesiątce. Proszę, ja nie muszę nic jeść. To 4 złota? Tak, dumamy i czekamy.
lepsze czasy. To Wanda mi kupiła. Taki jeszcze. Wracamy drogą w kierunku Proszowa, ale niebawem odbijemy nieco w prawo na agroturystykę. Daleko na horyzoncie widać szczyt Ochoditej. Widok w stronę Słowianki. Z tej strony fajne. Chodzimy po prawej stronie, mamy piękny widok na Romankę. Idziemy teraz w stronę agroturystyki. Chcemy zobaczyć, jak tam wygląda. A potem pójdziemy na Wojtatówkę. Tędy idziemy w stronę agroturystyki. Janusz pnie się malowniczą uliczką. Przed nami okazały kominek na tle gmachu. Oddali Romanka, a tuż pod nogami basen, w którym można się okąpać za specjalną opłatą. Janusz robi wywiad środowiskowy. Zostawiamy za sobą budynek agroturystyki. Idziemy w stronę Wojtatówki. Ostał się szałas. Ale dach już nie jest z epoki. Blacha albo azbest. Natomiast nigdzie nie widać owiec. Obok drogi piękny budyneczek letni z kamiennym podjazdem i z kapliczką z Matką Boską w środku. A sprzed domku wspaniały widok na masyw Romanki. Poniżej opuszczony szałas i Romanka w tle. Między Romanką a Rysianką hala Pawlusia. Bardziej w prawo Rysianka i Lipowska. Droga prowadzi trawersem pod dosyć stromym zboczem, a po prawej stronie nadal piękny widok na Romankę. Zbocza porośnięte gęstym młodnikiem, jedynie gdzieniegdzie ostały się ostańce, które oparły się wiatrom i burzą. Zbocze po lewej stronie poprzecinane jest licznymi potokami. Strumyki płyną dosyć wartko. Na Wojtatówkę! Oj, dziadku, dziadku, stary dziadku! Doszliśmy do miejsca biwakowego. Przed nami wyciąg, najprawdopodobniej na Wojtatówce. Zbliża się Janusz. Tutaj zrobimy sobie mały odpoczynek. A ja tu chwalę Edzia na pamiątkę, jak jako starszy operator kręci film. Widok w stronę Słowianki. Minęliśmy przysiółek Wojtatówka
I teraz schodzimy wyasfaltowaną dróżką w dół. Wokół cały czas piękne widoki. Przy malowniczej kapliczce przydrożnej droga skręca bardzo mocno w prawo i w dół. Droga meandruje. W tej chwili mamy po lewej ręce Romankę. W dole widać już drogę w kierunku Żabnicy, do której zmierzamy, a przed nami drzewa porośnięte mchami. Te drzewa porosły mchami z powodu niskiej temperatury. Janusz dochodzi już powoli do drogi głównej. Zamykamy pętlę. Pozostał nam nieduży odcinek drogi do przystanku Żabnica Skałka. Janusz właśnie skręca w tym kierunku.